Wrześniowa Kongregacja Duchowieństwa Archidiecezji Lwowskiej rozpoczęła się 9 września. Spotkanie poprowadził arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. Zjazd duchowieństwa był połączony z Dniem Młodzieży, który tradycyjnie przyjmowało Wyższe Seminarium Duchowne Świętego Józefa w Brzuchowicach. Po wspólnej adoracji księża i siostry zakonne wysłuchali konferencji na temat życia i posługi świętego Józefa Bilczewskiego, którą wygłosił ksiądz Marek Studencki, wikariusz generalny diecezji bielsko-żywieckiej. Mszy świętej koncelebrowali także biskup Edward Kawa, biskup senior Bronisław Bernacki oraz biskup Jan Sobiło, który wygłosił kazanie podczas Eucharystii. Na zakończenie mszy świętej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki tradycyjnie wręczył medali błogosławionego Jakuba Strzemie ludziom, którzy przyczynili się do rozwoju naszego kościoła lwowskiego. Ten udział w celebracji dzisiejszej uroczystości jest przede wszystkim znakiem i manifestacją naszej wiary wobec świata, ale także znakiem jedności z tymi, którzy dbając o tradycję i szerzenie wiary na naszej ziemi, nie zapominają o swoich korzeniach i wspierają nasz Kościół lwowski duchowo i materialnie. Po południu rozpoczęła się następna część kongregacji duchowieństwa, podczas której zostały omówione sprawy organizacyjne oraz duszpasterskie w parafiach i placówkach archidiecezji lwowskiej.